powiedzieć, może powiedz mi, skąd jesteś? Z Oświęcimia. To do ciebie takie pytanie, żeby nie było za trudno. W jakim sołectwie mieści się w gminie Oświęcim nasz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który jest organizatorem dzisiejszego rajdu? Proszę do mikrofonu. Brzezinka. Brawo, bardzo dobrze. Zapraszamy po wybór nagrody. A ty jak masz na imię? Skąd jesteś? Z Harmesz. Z Harmesz jesteś, tak? To proszę powiedz mi, jest taka trasa rowerowa, wiślana trasa rowerowa, bardzo ładna, duża i taka nowoczesna. Powiedz mi, czy ona przebiega przez Harmężę też? Tak. Tak, brawo, bardzo dobrze. A co? Aha, to tutaj pierwsza nagroda to jest licznik rowerowy. Gratulujemy bardzo. Dziękujemy za udział. Jak masz na imię? Seweryn. Skąd jesteś? Z Harmężu. Z Harmężu również, tak? To proszę mi powiedzieć tak. Czy w Harmężach ma siedzibę jakiś klub sportowy? Jak tak, to jak się nazywa? Tak, LKS Korona Harmężę. Super, brawo, wielkie brawa. Skąd jesteś? Z Rajska. Z Rajska, tak? No to już zadajemy jakieś pytanie związane z Rajskiem. W Rajsku mieści się jedna z jednostek pomocniczych gminy, która zajmuje się szkołami. Czy wiesz może, jak ona się nazywa? Nie. A jakie imię nosi szkoła w Rajsku? Imienia Jana Pawła. Super, gratuluję. Proszę o odbiór nagrody. Jak masz na imię? Miłosz. Skąd jesteś? Brzezinka. Z Brzezinki. To tu możemy zadać trudniejsze pytanie, myślę. Proszę wymienić sołectwo gminy Oświęcim, którego nazwa zaczyna się na literę Z. Zaborze. Brawo, brawo. Jak masz na imię? Skąd jesteś? Z Babic. O, to w takim razie proszę wymienić przynajmniej jedno sołectwo, w którym nie ma LKS-u. Brawo. Proszę o odbiór nagrody. Skąd jesteś? Z Broszkowic. Pytanie o Broszkowice. Proste czy trudne? Proste, tak? To proszę w takim razie wymienić przynajmniej dwa sołectwa, przez które przebiega wspomniana wcześniej wiślana trasa rowerowa. Tak jest, Broszkowice i Harmężę. Proszę bardzo. Jak masz na imię? Szymon. Skąd jesteś? Z Oświęcimia. Z Oświęcimia. To proszę powiedz mi, proszę mi powiedz, wymień przynajmniej dwa sołectwa z gminy Oświęcim, które znasz. Brawo, bardzo dobrze. Babice i Zaworze. Jak masz na imię? Wojtek. Skąd jesteś? Z Włosienicy. Z Włosienicy. To proszę mi powiedzieć tak. W której miejscowości mieszczą się takie rzeczy jak LKS Sygnał oraz Kościół pod wezwaniem Michała Anioła? Archanioła. Archanioła, tak. No, a skąd jesteś? Tak, z Łosienicy, dokładnie. Skąd jesteś? Z Zaborza. Z Zaborza. A jak masz na imię? Adrian. Proszę, powiedz mi,
w jakim mieście mieści się siedziba Urzędu Gminy Oświęcim? Brawo, tak, w Oświęcimiu. Jak masz na imię? Skąd jesteś? Z Poręby Wielkiej. To proszę wymień chociaż jeden z zabytków, które mamy w Porębie Wielkiej. Kościół, brawo, piękny drewniany kościół. Jak masz na imię? Wojtek. Skąd jesteś? Też z Poręby Wielkiej, tak? To proszę, powiedz mi, jak na imię ma pani sołtys z Poręby Wielkiej? Tak, Marysia, zgadza się, wielkie brawa. I jak masz na imię? Skąd jesteś? Z Poręby Wielkiej też, tak? To proszę, powiedz mi, gdzie się tutaj teraz znajdujemy? Co to jest za budynek obok nas? Dom ludowy. Brawo, wielkie brawa.